Dzień dobry Państwu. To witam na kolejnym wykładzie z podstaw melioracji. Tematem dzisiejszego wykładu jest uwilgotnienie gleb. Na poprzednim wykładzie zapoznaliśmy się z definicjami wilgotności wagowej i objętościowej, a dzisiaj chciałbym trochę opowiedzieć, jak tą wilgotność można mierzyć. Właściwie to bardzo istotne z punktu widzenia melioracji pomiar uwilgotnienia gleby, dlatego że melioracje to obejmują też część zabiegów, które służą do regulowania uwilgotnienia gleby. W związku z tym fajnie byłoby wiedzieć, jak tą wilgotność można pomierzyć. Generalnie tą wilgotność można próbować mierzyć organoleptycznie. Taka metoda organoleptyczna. Część z osób, które ma w domu kwiatki, czasami tak sprawdza, czy kwiatek jest suchy, czy za mokro, czy za sucho, wkładając palec do doniczki i eksperci mówią: o, jest za sucho, trzeba podlać, o, jest za mokro, za dużo podlałeś. To w zasadzie taka najprostsza metoda pomiaru i właściwie stosowana dosyć szeroko, tak zwana metoda organoleptyczna, ale to tak bardziej kwoli ciekawostki, bo w rzeczywistości ta organoleptyczna, no to wiedzą Państwo, że różne gleby różnie się zachowują. Raz, że zmieniają kolor. Dwa, tutaj gdzieś tam na slajdach, jak wygląda powiedzmy zachowanie gleby piaszczystej w zależności od uwilgotnienia, że w pewnych warunkach mogę robić babki, w pewnych warunkach rozsypuje się, nie? Można szacować wilgotność zupełnie inaczej. Przy różnych wilgotnościach zachowuje się gleba tutaj zwięzła, to pewnie jakaś glina. Ale to są takie metody, no, bardziej takie eksperckie. W rzeczywistości ten podział metod na pomiaru wilgotnienia gleby, pomiar wilgotnienia gleby, można je podzielić na dwie zasadnicze grupy. Jedna grupa to jest metody bezpośrednie i druga grupa to metody pośrednie. Metody pośrednie to polegają na tym, że mierzę jakąś inną cechę i na podstawie pomiarów tej innej cechy próbuję, dysponując krzywą kalibracji, krzywą przejścia, oszacować właściwość, wilgotność gleby. Na przykład, no to powiedzmy, że jasna sprawa, że zdolność do przewodzenia prądu czy oporność gleby będzie zależała od zawartości wody. Im więcej jest wody, tym jest mniejsza oporność, w związku z tym mogę korelować z opornością czy z jakimiś innymi cechami. I to są w zasadzie metody pośrednie. Natomiast metody bezpośrednie to znaczy, że bezpośrednio mierzę zawartość wody w glebie. Metody też mogę dzielić na niszczące i nieniszczące. Niszczące to jest taka sytuacja, że jeżeli ja pobiorę jakąś w danym miejscu próbkę gleby i zmierzę wilgotność, to znaczy, że drugi raz w tym samym miejscu nie jestem w stanie zmierzyć tej wilgotności, bo zniszczyłem tą próbkę. I wszystkie metody bezpośrednie są metodami niszczącymi. Natomiast pośrednie mogą być niszczące, bądź też nieniszczące. Nieniszczące to mogę sobie tak wyobrazić, że jest jakaś sonda, wkładam tą sondę do gleby i mierzę jakąś właściwość gleby, korzystam z krzywej kalibracji i estymuję wartość wilgotności. I w tym samym punkcie mogę zrobić szereg pomiarów wartości uwilgotnienia. To teraz, jeżeli je zobaczę na metody bezpośrednie, mówiłem, że one są właściwie niszczące i najpowszechniej to jest grupa metod grawimetrycznych i taką najpowszechniejszą metodą i w zasadzie wzorcową metodą jest metoda suszarkowo-wagowa. Idea tej, czy
ta metoda suszarkowo-wagowa wygląda w ten sposób, że pobiera się jakąś próbkę gleby do cylindra. Do cylindra w stanie nienaruszonym. Z reguły ten cylinder ma 100 cm sześciennych objętość. Waży się tą próbkę gleby i wstawia się do suszarki. W suszarce suszy się w temperaturze 103, 104 stopnie Celsjusza. I teraz w trakcie tego suszenia woda odparowuje i możemy, mierząc masę próbki przed suszeniem i po suszeniu, określić, jaka była zawartość wody. Dlaczego temperatura 103, 104 stopnie Celsjusza, nie 200, nie 300? Dlatego, że przy większych temperaturach właściwie substancja organiczna w glebie ulega spaleniu. Jeżeli substancja organiczna ulega spaleniu, to ta dokładność tej metody w takich warunkach, ta metoda nie będzie dokładna. Ile czasu powinno się suszyć? W zasadzie jest takie założenie, że powinno się suszyć do stałej temperatury, do stałej wartości wilgotności. To znaczy, że dzisiaj suszę, zmierzyłem masę próbki, wstawiłem z powrotem do suszarki, znowu zmierzyłem masę próbki na drugi dzień. Różnica mas jest, tej próbki jest równa 0 w dwóch kolejnych dniach. To znaczy, że mam stałą, to w zasadzie mogę powiedzieć tak, że zawartość wody, jaka była w glebie, uległa odparowaniu i to, co miało wyparować, to wyparowało. Ale praktycznie to wygląda w ten sposób, że jednak to suszenie tej próbki to w granicach 24 godzin. No, z reguły jest tak, no, ten cylinder z jednej strony jest zaostrzony, są specjalne jak gdyby próbniki w celu wbicia tego cylindra do gleby, żeby pobrać tą próbkę w stanie nienaruszonym, w przypadku oczywiście wilgotności objętościowej, bo wiem, że wilgotność objętościowa to nic innego jak objętość wody do objętości całej próbki, w związku z tym muszę miarę precyzyjnie pomierzyć objętość, bo wagową to łatwiej, bo to jest wilgotność wagowa czy masowa, to jest masa wody do masy fazy stałej. Najczęściej jest tak, że w przypadku metody suszarkowo-wagowej, no, trzeba byłoby pobrać ze 3 próbki, żeby w miarę określić tą wilgotność, dlatego że dlaczego 3? No, żeby była jakaś wartość średnia i mieć jakieś informacje na temat odchylenia standardowego. Jasna sprawa, że im więcej próbek, tym pewnie dokładniej pomierzę tą wilgotność, ale z drugiej strony jest też pewnego rodzaju zmienność przestrzenna, zmienność uwilgotnienia. Przyjmuje się, że tradycyjnie, że trzeba byłoby tą wilgotność mierzyć w 3 powtórzeniach. Ta dokładność tej metody, no, to przyjmuje się też, że ta metoda suszarkowo-wagowa jest najdokładniejszą metodą pomiaru wilgotności gleby i wzorcową dla pozostałych. Następna w tej grupie metod bezpośrednich niszczących jest metoda alkoholowa. No, na czym ta idea, metoda alkoholowa nie polega na tym, że w czasie pomiarów spożywa się alkohol. To raczej jest taka sytuacja, że to może potraktujmy jako ciekawostkę, że powiedzmy zamiast wstawiać próbkę do suszarki, to ja mogę, jeżeli potrzebuję szybko określić wilgotność w warunkach polowych, dodać trochę alkoholu do gleby. Alkohol podpalić, ulega on spaleniu. W czasie tego spalania woda odparowuje z gleby i mogę orientacyjnie określić wilgotność. Na pewno nie jest to metoda precyzyjna, ja tylko
sygnalizuje, że taka jak gdyby odmiana czy metoda pomiaru wilgotności występuje, można się spotkać. I to by były główne metody bezpośrednie, grawimetryczne, niszczące. To z punktu widzenia praktycznego metoda suszarkowo-wagowa to jest metodą standardową, najdokładniejszą i na podstawie tego możemy dosyć precyzyjnie określić wilgotność gleby, ale trzeba się liczyć, że jest to metoda pracochłonna i czasochłonna, no, przynajmniej 24 godziny trzeba byłoby suszyć tą próbkę. Dosyć trudno jest pobrać próbkę w stanie nienaruszonym. Na przykład w glebach zwięzłych to bardzo trudno, a nawet w glebach lekkich to też, żeby się nie wysypywała, stała objętość i tak dalej. Wśród metod pośrednich możemy wyróżnić metody niszczące i nieniszczące. Metody niszczące to może zacznę od kolorymetrycznej. Wiemy, że kolor gleby zależy od uwilgotnienia. I na pewno Państwo obserwują, że jeżeli gleba jest wilgotna, ma na przykład ciemniejszy kolor, jeżeli przesycha, to trochę jaśniejszy. Tutaj ja tylko zasygnalizuję, że w Polsce taką metodę opracował profesor Prusinkiewicz. I ta metoda polega na tym, że nie tyle obserwuje się kolor, tylko dodaje się pewnych związków i w zależności od zawartości wody ten kolor gleby się zmienia. Jest to atlas jak gdyby kolorów i porównuje się z atlasem i można oszacować tą wilgotność. No, w zasadzie istnieje taka metoda. Na pewno ma ograniczenie dla osób, którzy są daltonistami, to w zasadzie jest nie do wykonania, ale z punktu widzenia praktycznego to ona nie odgrywa wielkiej roli. Natomiast jest również metoda piknometryczna pomiaru, metoda pośrednia. Otóż metoda piknometryczna, nie wiem, zapewne Państwo zetknęli się z piknometrem, to jest jakieś wycechowane naczynie o stałej objętości, bardzo precyzyjnej objętości. I teraz, jeżeli wykalibruję ten piknometr, to w zależności i umieszczę pewną zawartość gleby w piknometrze, to ilość dolewanej wody pełna do piknometru będzie zależała od zawartości wody w glebie, bo jeżeli jest więcej wody w glebie, to dopełnieniem do objętości piknometru trzeba mniej dolać wody, a w przypadku gleby suchej ta objętość dolewanej wody jest większa. Mając przeskalowaną tą objętość, można oszacować, jaka jest wilgotność. Też jest w miarę pracochłonna. Nie wiem, czy to jest metoda precyzyjna, no ale takowa istnieje. Natomiast w przypadku metod pośrednich, w zasadzie tu można, one wszystkie są nieniszczące. Można wyróżnić dwie główne grupy, metody elektrometryczne, metody radiometryczne i jest metoda tensjometryczna. No, ja nie będę dzisiaj może tej metody omawiał, tensjometrycznej. Omówię to przy okazji potencjału wody glebowej, ale ona polega na pomiarze ciśnienia ssącego. Mając ciśnienie ssące i krzywą kalibracji, można określić wilgotność. Bardziej się skupię na metodach elektrometrycznych i radiometrycznych, ale z punktu widzenia metod takiej praktyki, metody elektrometryczne to w zasadzie dosyć istotna, czy bardzo istotna jest metoda elektrooporowa i metoda TDR. TDR to metoda reflektometrii domenowo-czasowej, to jest skrót z angielskiego Time Domain Reflektometry, czyli reflektometrii domenowo-czasowej. Ona jest bardzo ważna z mojej perspektywy i metoda elektrooporowa. Metoda pojemnościowa, a w zasadzie ona jest bliżej związana z TDR-em, nie będę jej za dużo omawiał, natomiast te dwie metody omówię i to jest grupa metod elektrometrycznych. Natomiast metoda radiometryczna,
w grupie metod radiometrycznych to jest metoda neutronowa i metoda promieniowania gamma. Proszę zwrócić, jeszcze raz podkreślam, że metody pośrednie to właściwie one są nieniszczące, to znaczy, że można wykonywać pomiar przez ileś razy w tym samym miejscu. I teraz może zacznę, troszkę opowiem o metodzie elektrooporowej. Idea tej metody polega na tym, że jest jakaś zależność pomiędzy oporem elektrycznym a uwilgotnieniem. Im większa jest wartość wilgotności, tym większa jest zawartość wody, tym gleba lepiej przewodzi prąd, w związku z tym jest mniejszy opór. Wraz z ubytkiem wilgoci ta zdolność do przewodzenia prądu jest mniejsza, wzrasta opór. Jeżeli bym miał zależność między oporem elektrycznym a uwilgotnieniem, to mierząc opór elektryczny jestem w stanie pomierzyć wilgotność. Tutaj na tym rysuneczku przedstawiono takie zależności uwilgotnienia opór elektryczny w glebach. To znaczy, że na przykład pomierzyłem taki opór elektryczny, okej, to jest taka jest wilgotność. Taki zestaw do pomiaru gdzieś jest tutaj na takim schemacie. To jest jakiś bloczek nylonowy bądź też gipsowy, gdzie są dwie elektrody do pomiaru tego oporu. Umieszczam go w glebie. No i urządzenie odczytowe wskazuje mi, jaki jest opór, bądź też jaka od razu wartość wilgotności. W tych metodach pośrednich jest konieczność posiadania krzywej kalibracji i ta krzywa kalibracji w przypadku metody elektrooporowej to jest zależność między oporem elektrycznym a uwilgotnieniem. Na tym rysunku przedstawiono jak gdyby trzy krzywe kalibracji dla gliny, dla pyłu i dla piasku i przykładowe równanie kalibracji. Jak zobaczę na te równania kalibracji, one nie są tutaj liniowe. To jest jak gdyby wada tej metody. Dlaczego? Dlatego, że tutaj niewielka zmiana, na przykład tutaj oporu, powoduje znaczne zmiany wartości uwilgotnienia. Natomiast w tym zakresie tutaj dosyć duża zmiana wartości oporu, a powoduje niewielkie zmiany wartości uwilgotnienia. To znaczy, że dokładność pomiaru jest różna dla różnych wartości oporu. To też sporządzenie takiej krzywej kalibracji, kiedy ona jest nieliniowa, no to w zasadzie wiąże się z pewną trudnością, bo gdyby to była linia prosta, to wystarczyłoby mieć dwa punkty. Mając dwa punkty, mogę skonstruować krzywą kalibracji. Bo taką krzywą kalibracji konstruuje się w ten sposób, że mierzy się opór i mierzy się na przykład wilgotność metodą grawimetryczną. Mając ileś punktów pomiarów przy różnych stanach uwilgotnienia wartości oporu, opisuje się jakimś równaniem. Fajnie byłoby, żeby to było równanie w postaci linii prostej, ale w przypadku metody elektrooporowej nie jest to linia prosta, co powoduje pewne trudności. I jeszcze, jeżeli Państwo zwrócą uwagę, to w zasadzie ona jest różna dla różnych gleb, to znaczy, że każdą glebę trzeba kalibrować indywidualnie. Tutaj jest przykładowe równanie i w tym równaniu jest jeszcze wartość T. T to jest temperatura. To znaczy, że ta metoda też jest czuła na zmiany temperatury. Tutaj krótki opis tej metody elektrooporowej. Dawniej używano się jak gdyby bloczków gipsowych. Dzisiaj to bardziej bloczki nylonowe. Do pomiaru wilgotnienia. Chcę powiedzieć tak, że ona, ta elektrooporowa ma swoje wady i zalety. Przepraszam, jest relatywnie tania. To jest główna zaleta. Relatywnie tania, to znaczy, że sam sprzęt nie jest drogi do pomiaru wilgotności. Natomiast ma też trochę swoich jak gdyby wad,
rodzaj materiału, to znaczy, że dla każdej gleby trzeba wykonywać kalibrowanie indywidualnie. Równania kalibracji nie są funkcją liniową. W zasadzie, ponieważ te elektrody są gdzieś tutaj w tym bloczku pyłowym albo w bloczku nylonowym i ja tak naprawdę mierzę wilgotność tego bloczka, a nie wilgotność gleby i gleba musi być, wilgotność gleby musi być w stanie równowagi z wilgotnością tego bloczka. To ten stan równowagi, to znaczy, że wilgotność bloczka musi być taka sama jak wilgotność gleby. A to jednak trochę może zajmować czas, bo mogę sobie tak wyobrazić, że jest jakaś gleba bardzo przepuszczalna, spada dosyć duży deszcz, deszcz szybko przepływa przez glebę i nie ma czasu na utworzenie się stanu równowagi. I mogę, monitorując wilgotność, przegapić wręcz ten deszcz, bo on za szybko przepłynie. Nie będzie czasu na wytworzenie stanu równowagi pomiędzy wilgotnością, między glebą a tym moim bloczkiem. Dlaczego to w tych bloczkach? Dlatego, że tutaj są dwie elektrody i odległość między elektrodami odgrywa dosyć dużą rolę. Fajnie byłoby, żeby były one równoległe, dlatego też umieszcza się je w bloczkach. Dawniej było to w bloczku gipsowym. Dzisiaj w bloczku nylonowym, w gipsowym, to wiąże się z tym, że jeżeli są jakieś wody agresywne czy kwaśne, to mogą rozpuszczać ten bloczek, w związku z tym może on podlegać uszkodzeniu. Jeszcze jest jedna rzecz, zjawisko histerezy. To znaczy, że inaczej jest inna zależność w przypadku osuszania gleby, a inna w przypadku nawilżania. Może to nie są duże jak gdyby różnice, no ale to zjawisko histerezy występuje. Tyle byłoby odnośnie metody elektrooporowej. Do grupy metod elektrometrycznych należy metoda TDR reflektometrii domenowo-czasowej. Ta metoda reflektometrii domenowo-czasowej polega na pomiarze stałej dielektrycznej. Ta stała dielektryczna K, ona jest różna dla różnych ośrodków i ta Ka dla powietrza jest równe 1, Ka dla wody jest równe 81, natomiast Ka dla fazy stałej gleby to powiedzmy, że jest od 4, może do tam 7. Tak jak popatrzymy na wartości tej stałej dielektrycznej, to jest bardzo duża różnica pomiędzy stałą dielektryczną powietrza i stałą dielektryczną wody. W związku z tym metoda powinna być bardzo czuła na zawartość wody. I tą metodę reflektometrii domenowo-czasowej po raz pierwszy gdzieś tam pod koniec lat 70. i początek lat 80. zastosował TOP w Kanadzie. W zasadzie on jak gdyby w pierwszych wersjach użył takiej adaptacji testera kabli do pomiaru tej stałej dielektrycznej. No ten tester kabli był używany, często jest tak, że jak się kładzie kabel pod ziemią na dużych odległościach i w celu zlokalizacji, i gdzieś ten kabel zostanie przerwany, to w celu lokalizacji tego miejsca przerwania wykorzystuje się ten tester kabli. Idea jest taka, że tester kabli wysyła jakąś falę elektromagnetyczną i ta fala elektromagnetyczna w miejscu przerwania ulega odbiciu z powrotem. I mając ten czas powrotu tej fali od miejsca odbicia, można zlokalizować miejsce przerwania tego kabla. No, akurat tutaj ten tester kabli to został mniej więcej zastosowany w ten sposób, że gdzieś tam jest jakaś jednostka TDR, która wytwarza falę elektromagnetyczną. Jest kabel
I ten kabel jest zakończony dwoma elektrodami nieizolowanymi drutami, które są umieszczane prętami, które są umieszczane w glebie. I ta jednostka TDR wysyła impuls elektromagnetyczny, on przebiega najpierw przez ten kabel, wchodzi gdzieś tam do gleby w punkcie C i dalej dociera do punktu D i ulega z powrotem odbiciu i wraca. I ten jednostka ta TDR rejestruje. I taki reflektogram jest tutaj podany na tym rysuneczku. Tu jest czas, a tutaj jest napięcie. Punkt A to jest moment, kiedy ona wchodzi gdzieś tam do tej mojej sondy na początku. Dalej ona ulega po kolei odbiciu, ale z takiego punktu widzenia praktycznego ważny jest punkt C. Punkt C to wtedy, kiedy ta fala dociera do początku mojej sondy. I punkt D, kiedy ona dociera tu na końcu tych dwóch czy tych nieizolowanych metalowych prętów, wraca z powrotem. Czyli jakiś jest punkt C i D. Ten punkt D, w zasadzie to odbicie zależy od uwilgotnienia, od stałej dielektrycznej gdzieś tutaj tego ośrodka. Można z punktu widzenia teorii zapisać dwa takie równania. Jedno to równanie, że prędkość fali elektromagnetycznej to się równa prędkość światła w próżni podzielone przez wartość stałej dielektrycznej. I drugie klasyczne równanie, że prędkość to jest droga podzielić przez czas. Jeżeli ja bym te dwa równania, 1 i 2, ze sobą połączył, a ja chciałbym pomierzyć tą stałą dielektryczną KA i przekształcić, to otrzymałbym takie wyrażenie, że stała dielektryczna równa się prędkość światła w próżni, delta T, czas, podzielić przez drogę. W tym wzorze tutaj jest droga 2L, gdzie L to jest długość elektrod. Dlaczego 2L? Nie dlatego, że są dwie elektrody, bo czasami może się zdarzyć, że tych elektrod jest i 3 i więcej. Dlatego, że ta fala elektromagnetyczna musi dotrzeć tutaj do końca i wrócić z powrotem, czyli w zasadzie jest jak gdyby tam i z powrotem, podwójna droga. To teraz jeżeli tu zobaczymy na to równanie tutaj, to tak, prędkość światła w próżni mam. Delta T to jest czas pomiędzy wejściem fali do gleby i odbiciem tej fali w punkcie D. Tak naprawdę na rysunku to jest to moje delta T. To delta T można pomierzyć. Ona, ten punkt, lokalizacja tego punktu D będzie zależała od tego, jaka jest wilgotność gleby, a może inaczej, jaka jest stała dielektryczna ośrodka. Czyli delta T jestem w stanie pomierzyć, natomiast długość elektrod fizycznie znam. No bo to mogę zmierzyć. Czyli w zasadzie wszystkie dane mam. Mogę policzyć wartość KA, tej stałej dielektrycznej. No i mniej więcej na tym polega pomiar ten metodą TDR. Po prostu mierzy się delta T. Oczywiście te reflektogramy to mogą być bardzo różne, bo techniki, czy to będzie impuls ciągły, czy szpilkowy, no tam jest dosyć rozbudowana teoria na ten temat, ale generalnie wszystko sprowadza się do pomiaru tego czasu delta T. Tutaj na tym rysuneczku jest taka ilustracja tego delta T. Powiedzmy, że jeżeli jest bardzo mała wilgotność gleby, to delta T jest małe. Jak ta wilgotność gleby odpowiednio wzrasta, to delta T również wzrasta. Tutaj są odbicia tych fal. Na pewno punkt A, no to jest punkt A, to jest wejście tej fali do gleby, tuż na początku tych elektrod, a punkt B to jest odbicie tutaj gdzieś na końcu. Czyli im gleba jest wilgotniejsza, tym ten delta T jest coraz większy. Ten punkt A w zasadzie jest stały, ten punkt, w którym w
tym miejscu i w tym miejscu reflektogram jest identyczny, dlatego że sama elektroda się nie zmienia. Zmienia się tylko stała dielektryczna tutaj tego ośrodka w zależności od jego uwilgotnienia. Tutaj przykładowy zestaw laboratoryjny, tam u nas w laboratorium. Te reflektogramy są bardzo różne. Proszę zobaczyć, to jest, jak tu bliżej Państwo spojrzą na te fragmenty, tu to jest identycznie, bo to jest początek. W tym punkcie pierwszym to jest wejście elektrody, wejście fali do gleby, a ten drugi punkt to jest odbicie. Tu to odbicie jest daleko, duża wartość delta T, tu odbicie jest bardzo blisko, mała wartość delta T. To jest taki laboratoryjny zestaw, a tu przy okazji jest próbka, gdzie kalibruje się, mierzy się wilgotność grawimetrycznie i wkłada się te dwie elektrody, czy żeby zobaczyć, jaki jest pomiar stałej dielektrycznej. A tu może z bliska to akurat taka elektroda laboratoryjna. Czyli to jedno odbicie to jest w tym miejscu, natomiast drugie odbicie gdzieś tam na końcu. Są bardzo różne równania kalibracji i to powiedziałem, że taką twórcą czy prekursorem tej metody był TOP. Ja tu przykładowe to równanie TOPa kalibracji w postaci wielomianu. To stricte empiryczne równanie. No, wielomian to jest niewdzięczna trochę funkcja, dlatego że może mieć maksimum i trochę byłoby w pewnych warunkach nie może dawać dokładnych wartości. Ja też przedstawiłem tutaj równanie Malickiego, które trochę ma skomplikowańszą formę niż równanie TOPa. Dodatkowo w tym równaniu jeszcze jest coś takiego jak gęstość gleby, uwzględniana gęstość gleby, dlatego że im większa gęstość gleby, tym większa zawartość fazy stałej, a faza stała ma stałą dielektryczną 4 do 7, w związku z tym na pewno wpływa to na stałą dielektryczną całego ośrodka. I to przykładowy rysunek tych równań Malickiego kalibracji. Na osi poziomej jest stała dielektryczna, na osi pionowej jest wilgotność objętościowa. To teraz jak urządzenie TDR mierzy stałą dielektryczną, to mając stałą dielektryczną i równanie kalibracji, to jestem w stanie oszacować, jaka będzie wartość wilgotności. To równanie jest jak gdyby różne dla różnych gęstości, gdzie gęstość wpływa na wartość uwilgotnienia. Dlaczego to równanie Malickiego prezentuję? Dlatego, że chcę powiedzieć tak, że jest polska wersja metody TDR opracowana przez profesora Malickiego, świętej pamięci w Lublinie. Ona jest rozpoznawalna bardzo szeroko na świecie. Bardzo dobry sprzęt i moim zdaniem bardzo dobre równanie kalibracji. Teraz trochę się oderwę od tego TDR-u, żeby Państwo przypomną sobie tam ćwiczenie numer 2. To ostatnie zadanie było opracowanie równania kalibracji. To ja bym chciał, żeby Państwo dokończyli to ćwiczenie numer 2 i takie równanie kalibracji opracowali dla tej metody TDR-u. Założyli jak różne wartości stałej dielektrycznej, policzyli według tego równania wilgotność i spróbowali zrobić taki rysunek, tak jak tutaj na tym rysunku przedstawiłem. I w ten sposób dokończą Państwo ćwiczenie numer 2. Po co ten rysunek? No, dlatego, że chcę w dalszym ciągu powiedzieć, że równanie kalibracji metody TDR-u nie jest linią prostą. Jest bardziej liniowe niż w przypadku metody elektrooporowej, ale w dalszym ciągu nie jest to linia prosta, chociaż jest bliżej do linii prostej. Tych producentów metody TDR jest dosyć dużo. Ja tu pokazuję tylko to, że
W zasadzie te elektrody mogą być bardzo różne, mogą być dla warunków laboratoryjnych, dla warunków polowych. Tutaj w zasadzie jest taka sonda z trzema elektrodami. Mogą być z pięcioma i z sześcioma. A tutaj powiedzmy, że starszy typ, przepraszam, metody TDR-u dla warunków polowych i ten nowszy z Instytutu Agrofizyki z Lublina do pomiaru wilgotności. Absolutnie nie reklamuję tutaj Lublina. Dlaczego te... Bo właściwie jest takie zagadnienie, no... Jeżeli mam sondę, to w którym miejscu tę wilgotność ja mierzę? Czy mierzę na początku, w środku, czy może na końcu? Otóż okazuje się tak, że wilgotność mierzy średnią wartość. Średnią wartość w takim walcu, którego wysokość jest równa długości elektrod, natomiast promień tego walca jest równy rozstawie tych elektrod. Im więcej elektrod, tym mogę uzyskać bardzo precyzyjniejszy pomiar stałej dielektrycznej, dlatego też niekoniecznie są dwa pręty, czasami cztery, czy może wręcz w niektórych sytuacjach może jest sześć prętów. Czyli jeżeli ja zamontuję sondę pionowo, to mierzę średnią wilgotność, powiedzmy, że tutaj podwójna elektroda, średnią wilgotność w jakiejś warstwie Z. Jeżeli ja tą sondę zamontuję poziomo w profilu, to jest moja jakaś średnia wilgotność na jakiejś głębokości, przy czym ten zasięg to jest równy walec o promieniu równym rozstawie elektrod. To nie mierzę do końca w punkcie, tylko w jakiejś określonej objętości. Możliwe jest instalowanie w kierunku pionowym i poziomym sond. Na przykład tutaj przykład taki, że te sondy są zainstalowane na różnych głębokościach i mierzą wilgotność w profilu na różnych głębokościach. W zasadzie, jeżeli je tu przysypię w profilu glebą, otworzę, to no, mogę to monitorować, przychodzić czy podłączyć do jakiegoś logera i cały czas monitorować w tych różnych głębokościach, jak wygląda uwilgotnienie gleby. One im tu nie przeszkadza, wilgoć są dosyć trwałe. Natomiast na tym rysunku, to jest taki, na tym zdjęciu, to jest ten tester kabli jako pierwszy, który został wykorzystany przez topa. To dosyć nieporęcznie, bo to odbicie fali trzeba dosyć sporo regulować, żeby znaleźć to odbicie. Z reguły w tym nowym sprzęcie to od razu się wyświetla wilgotność bądź też wartość stałej dielektrycznej. A często jest tak, że jest wilgotność i stała dielektryczna. Fajnie jest mieć stałą dielektryczną, bo wtedy mogę posługiwać się własnym równaniem. No, a jeżeli mam wilgotność, to fajnie byłoby wiedzieć, z jakiego równania kalibracji korzysta urządzenie. Chcę powiedzieć tak, że jeszcze jest metoda neutronowa, ale metoda neutronowa to jest grupa metod radiometrycznych. Idea metody neutronowej, to ona wykorzystuje źródło szybkich neutronów, które są spowalniane, gdy przechodzą przez ośrodek otaczający źródło. A te neutrony są spowalniane na atomach wodoru. Mogą być takie wersje metody neutronowej w ten sposób, że tutaj jest źródło i detektor, gdzieś jakaś jest osłona, rura i do tej rury obsadowej umieszcza się tą sondę i mierzy się ze źródła to osłabienie szybkich neutronów w detektorze, mając krzywą kalibrację mam wilgotność. Może być też wersja taka na powierzchni. Chcę powiedzieć, że te sondy neutronowe, to radiometryczne metody trochę w Polsce nie mają jak gdyby dobrej pasy, a to związane jest z tym, że
Jednak to są materiały promieniotwórcze, nasze doświadczenie z Czarnobylem. No, mogę sobie tak wyobrazić, że nawet jeżeli będę miał taką sondę, to trudno ją w jakiś sposób transportować środkami publicznymi. Trzeba byłoby mieć własny samochód, odpowiednio oznakowany i tak dalej. Ja nie mówię, że te metody są złe, one są w miarę precyzyjne, ale w naszych warunkach w jakiś sposób trudne do wykorzystania. Często te metody neutronowe są wykorzystywane w Stanach czy w Wielkiej Brytanii. Dosyć precyzyjne. W Polsce chyba na dzień dzisiejszy, to nie wiem, czy ktoś posiada taką metodę. I chcę powiedzieć tak, że ta metoda neutronowa ma to do siebie, że ma równanie kalibracji w postaci linii prostej, co jest fajne. I aczkolwiek ta chmura spowalnianych neutronów zależy na przykład od uwilgotnienia. Tutaj mają Państwo taki rysuneczek, że tu jest zwierciadło wody w profilu, tu jest wilgotniej niż w wierzchnich warstwach, to tu zasięg pomiarowy jest zdecydowanie mniejszy niż zasięg pomiarowy tutaj. To nie mam identycznej identycznej objętości, w której mierzę wilgotność. Jest jeszcze metoda promieniowania gamma, która polega na osłabieniu promieniowania gamma. To najczęściej jest tak, że w tej metodzie źródło i detektor są umieszczane oddzielnie. To stwarza pewne trudności w wykorzystaniu praktycznym, bo właściwie źródło i detektor muszą być na tym samym poziomie. Czyli w zasadzie w warunkach polowych to trzeba byłoby mieć dwie studzienki i równo opuszczać źródło i detektor. To mogą być wiązka, mogą być promienie rozproszone. Też w zasadzie w naszych warunkach niespotykane. Aczkolwiek ta metoda promieniowania gamma również pozwala określić gęstość gleby. Ona w sumie bardzo dobrze nadaje się do jakichś eksperymentów laboratoryjnych, gdzie mam monolit i w tym monolicie na różnych głębokościach mogę równolegle przesuwać źródło i detektor i mierzyć wilgotność. To tak gwoli ciekawostki te metody radiometryczne. Tutaj jeszcze taki schemacik dotyczący kryteriów doboru metod pomiaru. Jakie czynniki trzeba byłoby brać? Te kryteria są w jakiś sposób tam omówione niżej. Selektywność, czy na przykład metoda ma wpływ, czy inne czynniki mają wpływ. Na przykład w przypadku metody TDR pewien wpływ może mieć zasolenie gleby. Czy w metodzie elektrooporowej też wpływa zasolenie, destruktywność, czy mogę wykonywać pomiary w tym samym miejscu, czy za każdym razem w innym miejscu. Dokładność, ciągłość, bezwładność, na przykład ile czasu zajmuje określenie wilgotności. Na przykład dosyć bezwładna jest metoda elektrooporowa w pewnych warunkach. No, chciałbym, żeby Państwo te kryteria trochę tutaj powoli przeczytali, bo tu one są umówione. Kryterium selektywności, na czym polega kryterium destruktywności. Kryterium dokładności, kryterium ciągłości. Bezwładności, rozdzielczości, postaci sygnału. O, kryterium BHP. BHP, no, wiedzą Państwo, że metody radiometryczne to raczej z punktu widzenia bezpieczeństwa wymagają ekstra zabezpieczeń, bo nawet takie urządzenia nie można przechowywać. No, trzeba by przechowywać w specjalnych warunkach laboratoryjnych.
To w zasadzie chyba byłoby tyle na dzisiaj. Oczekuję, że Państwo na podstawie tego wykładu dokończą ćwiczenie numer 2 z krzywą kalibracji. Chciałbym, żeby Państwo znali trochę podział metod, orientowali się, jakie są metody elektrometryczne, znali metodę TDR i znali metodę elektrooporową, orientowali się, jakie są metody radiometryczne, no i mieli pojęcie o metodzie suszarkowo-wagowej. To dziękuję Państwu za uwagę i też dziękuję kolegom z CAF, z film, no, za pomoc w realizacji tego wykładu. Do usłyszenia na następnym wykładzie i dużo zdrowia.